Witam Państwa. Dzień dobry. I wystartujmy z tym filmikiem. Chwila relaksu. To tak w ramach wstępu. A teraz myślę, że powinniśmy chyba się przedstawić tym, co tak naprawdę z Państwem na co dzień robimy. A zatem czym w ogóle jest studiowanie architektury? No, z całą pewnością są to studia bardzo interdyscyplinarne. Mamy. Przepraszam, troszkę się tu zagubiłam. Mamy bardzo wiele różnorodnych przedmiotów, które Państwu będziemy przedstawiać, a jako, że tak jak już powiedziałam, mamy tutaj obecnie bardzo wielu wykładowców, to myślę, że oddam teraz głos naszym wykładowcom, którzy opowiedzą parę słów o tym, czego właściwie możecie się Państwo nauczyć właśnie na tych poszczególnych przedmiotach. Więc może na początek bym poprosiła Pana Dawida Wieczorkowskiego, tylko na sam początek, jeszcze zanim też mamy tutaj przygotowaną jedną prezentację z pracami naszych studentów. Tutaj chciałam zaznaczyć, że te prace, które teraz będą pokazywane, a to są, że tak powiem, najświeższe prace. To nie są prace zebrane z nie wiadomo ilu stuleci, tylko to są prace z ostatniego semestru, wykonane w ostatnim semestrze na naszej uczelni. No to Dawidzie, czy mogłabym Ciebie poprosić o dwa słowa na temat tego, czego Ty uczysz razem z profesorem? Oczywiście. Dzień dobry. Witam Państwa. Jestem tutaj na stanowisku asystenta na uczelni na kierunku architektury. Jestem także absolwentem tej uczelni, w związku z czym od podstaw znam potrzeby i problemy studentów, ponieważ sam się z tym mierzyłem. Głównymi przedmiotami, które prowadzę, to są zajęcia projektowe dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także projektowanie obiektów widowiskowych, które tutaj też między innymi właśnie widzimy z ostatniego semestru pracę. Są to zajęcia dotyczące projektowania obiektów typu teatry, filharmonie, ale również kościoły, centra innowacyjności czy obiekty uczelniane i poniekąd jest to w jakimś stopniu rzecz, którą co roku się zajmuję. Natomiast dodatkowo prowadzę także zajęcia komputerowe, dotyczące jakby wprowadzania Państwa w tajniki
projektowania za pomocą myszki i klawiatury zamiast ołówka i cienkopisów. Te zajęcia składają się na różnych semestrach z różnych, powiedzmy, z różnego zakresu działania, od podstaw rysowania 2D przez modelowanie trójwymiarowe, czy przygotowanie plików do druku 3D lub prezentacji wirtualnej rzeczywistości, składanie również plansz, takich, żeby wyglądały ładnie estetycznie i prezentowały, jak najlepiej sprzedawały Państwa projekty, jak również przygotowaniem wszystkich takich aspektów graficzno-wizualnych dotyczących projektowania komputerowego. Myślę, że tutaj słowem wstępu też można dodać, że program nauczania obecnie się troszeczkę zmienia, w związku z czym też te przedmioty projektowe dotyczące projektowania komputerowego również się rozwijają w kierunku bardziej nowoczesnych technologii, co myślę jest bardzo dobrą podstawową umiejętnością, która będzie służyła Państwu już na rynku pracy po ukończeniu studiów, ponieważ zanim zdobędą Państwo doświadczenia jako architekci, to takim najważniejszym elementem będzie umiejętność szybkiej i sprawnej pracy nad projektami komputerowymi. Ja myślę, tutaj że... może tylko, przepraszam, że tak Ci wejdę w słowo, proszę, ale tak chciałabym dodać, że rzeczywiście jest tak, że cały świat architektoniczny, cała branża architektoniczna rzeczywiście idzie w kierunku modelowania komputerowego i projektowania komputerowego i to absolutnie nie ma od tego odwrotu i to tutaj nikt się z tym nie kłóci, ale proszę pamiętać, że to wcale nie wyklucza kwestii rysunku ręcznego i ten rysunek ręczny, mimo tego, że został gdzieś tam na piedestale przesunięty troszeczkę dalej niż był kiedyś, to rysunek odręczny jest nadal niezwykle ważny w warsztacie pracy architekta. Jest taką tak naprawdę kolejnym językiem porozumiewania się architekta z innymi osobami, tak? Językiem przekazywania informacji, to co nam gdzieś tam się pojawia w głowie, pomysł na to, jak coś rozwiązać, musimy umieć to pokazać w sposób błyskawiczny i tak jak Dawidzie powiedziałeś, rzeczywiście bardzo ważne jest też szybka praca i wykorzystywanie tych najnowszych technologii, żeby to szybko modelować, szybko tworzyć, ale równocześnie myślę, że jeszcze bardzo długo, albo w sumie to podejrzewam, że nigdy to modelowanie trójwymiarowe nie wyprze całkowicie rysunku odręcznego, który też jest obecny u nas na naszych zajęciach. Ależ oczywiście tutaj w 100% się zgadzam. Uważam nawet, że nie powinno się zaczynać projektowania komputerowego bez naszkicowania i narysowania swojej idei ręcznie, żeby nie blokować się rzutnią komputerową, tylko za pomocą swobodnych ruchów ręką i szybkiego połączenia ręka-oko-mózg móc przedstawić swoje idee. Tutaj jak Państwo spojrzą nawet na niektóre projekty, te szkice odręczne, rysunki odręczne, one nadal tam funkcjonują, one są naprawdę bardzo ważne. Bo mamy przykład akurat właśnie historii architektury, gdzie tam akurat to może nie jest szkic projektu odręczny, no ale to jest jednak właśnie to ćwiczenie ręki właśnie w takich rysunkach pokazujących detal architektoniczny i architekturę w dużej, w całości, tak? Oczywiście, również należy pamiętać, że nie zawsze mamy pod ręką komputer. Czasami trzeba podjechać na budowę, czasami trzeba się spotkać z inwestorem czy klientem w terenie i wtedy brak umiejętności rysowania odręcznego jest naprawdę dużą bolączką, dlatego tutaj komputerowe opracowanie to jest finalny efekt, to jest to, co tworzy ten finalny projekt. Natomiast po drodze jak najbardziej rysunki odręczne są nie tylko wskazane, ale nieodzowne do tego, żeby móc komunikować się czy nawet między branżami, czy między architektami, czy między sobą nawzajem, czy między klientem i projektantem. Niewątpliwie tak. Dziękuję Ci bardzo, Dawidzie. Alino, czy chciałabyś Ty powiedzieć dwa słowa na temat swoich przedmiotów? Czy też może już swojego koła naukowego? Czy to zostawimy na deser? Ja się zajmuję, mam czy będę miała z Państwem do czynienia na pierwszym roku. Prowadzę takie zajęcia podstawy projektowania architektury. No są to takie zupełnie
wstępne zajęcia, gdzie Państwo zapoznają się dopiero z różnymi zagadnieniami plastycznymi i kompozycyjnymi i oczywiście związanymi z opracowaniem samego projektu. Ten przedmiot ma również wykłady, także ta wiedza jest wspierana wykładami. Później prowadzę takie zajęcia Studio Projektowe Architektury z moim kolegą, panem Łukaszem Rosiakiem. Prowadzimy wspólnie na drugim roku zajęcia i kolejno później już na drugim stopniu projekty współczesne, przepraszam, jeszcze na trzecim roku projekty problemy współczesnej architektury, taki wykładowy właściwie przedmiot, bardzo interesujący również, z jakimi problemami spotykamy się my, architekci, w dzisiejszych czasach. I ten przedmiot jest głównie prowadzony przy pomocy wykładu. No i kolejne już na drugim stopniu są to zajęcia z architektury eksperymentalnej i tam jest też wykład i ćwiczenia, czyli te projektowe przedmioty. Dobra, bardzo dziękuję. Łukaszu, czy ty może coś byś chciał dodać o swoich przedmiotach? Tak, jasne. Dzień dobry na wstępie. Ja nazywam się Łukasz Rosiak. Jestem architektem czynnym zawodowo. Również tutaj, jak większość nas, posiadam uprawnienia projektowe do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Przedmioty, jakie prowadzę, to tutaj już częściowo koleżanka Alina wymieniła, natomiast no nie zawsze jest tak, że prowadzimy te przedmioty wspólnie. Będę miał do czynienia z Państwem przede wszystkim na początkowym etapie Państwa kształcenia, czyli głównie będzie to drugi semestr studio projektowania architektonicznego, czyli przedmiot, na którym projektujemy, no potocznie mówiąc, domki jednorodzinne. Jest też taki przedmiot, który jest w końcowej fazie kształcenia studiów inżynierskich, oczywiście tutaj mam cały czas na myśli. Jest to przedmiot dedykowany specjalnie akurat mojej osobie, bo jest połączony bezpośrednio z moimi badaniami naukowymi. To jest społeczna misja architekta. I to jest również jeden z tej bazy przedmiotów, które wyróżnia nas na tle innych uczelni, bo tych przedmiotów, które akurat architektura na bydgoskiej uczelni Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, no tutaj wyróżnia nas spośród innych polskich uczelni, gdzie kształcimy właśnie takich nietypowych, w przypadku takich nietypowych przedmiotów. I są to też między innymi, jeżeli chodzi o pierwszy stopień, projektowanie wnętrz, malarstwo, rzeźba, rysunek, konserwacja i ochrona dziedzictwa. To jest bardzo dużo, pojęcie takie bardzo szerokie, przedmiotów z tego jest wiele, natomiast tak hasłowo będę mówił o tym. Między innymi właśnie ta wspomniana przeze mnie już społeczna misja architekta. Natomiast na drugim stopniu jest architektura eksperymentalna, Special Architecture Design. Jest to przedmiot, który jest prowadzony w języku angielskim. Percepcja przestrzeni i formy architektonicznej, interdyscyplinarne zagadnienia inżynieryjne i to jest przedmiot, który łączy w sobie tą tak zwaną koordynację międzybranżową, czyli to, o czym już trochę zaczął kolega Dawid, jak również koleżanka Zuzanna, wspominaliście między innymi o tym projektowaniu, które dzisiaj jest takim procesem bardzo komputerowym i tutaj właśnie każdy z branżystów, który będzie nam przysyłał jakieś instalacje, czy konstruktor narzucał jakieś słupy, inne formy konstrukcyjne, architekt musi skoordynować i to jest taki przedmiot, który łączy w sobie te wszelkie pozostałe kwestie. Ja tutaj, jeżeli mogę, Łukasz, jeszcze... ja też wejdę w słowo i chciałam podkreślić, bo tutaj mówisz o tym połączeniu
pewnych aspektów pracy architekta, ale chciałam podkreślić, że teraz od tego roku rozpoczyna się nowy program, zarówno na pierwszym stopniu, który już teraz wystartował od września, już ci studenci wystartowali z nowym programem i rekrutacja, która teraz trwa na drugi stopień, to też to będą studenci, którzy już będą w ramach nowego programu u nas studiować. I chciałam tutaj podkreślić, że ten nowy program zbudowany był właśnie z myślą o tym, żeby było jak najwięcej tej możliwości, tej nauki, tych umiejętności miękkich, czyli współpracy, czyli relacje pomiędzy przedmiotami stają się coraz bardziej miękkie, właśnie się zacierają i również Państwo się uczycie współpracy w grupach, chociaż to oczywiście było zawsze. Ale ten nowy program duży nacisk kładzie na to, żeby również pojawiła się integracja między przedmiotami, żeby Państwo nie mieli osobno zupełnie nauczonych instalacji, osobno zupełnie nauczonych innych aspektów budownictwa, tylko żebyście się jak gdyby uczyli tego równolegle. Jednym z takich kroków w tym kierunku jest wprowadzenie, no teraz właśnie będziemy rozpoczynać pracę nad tym, bo na drugim semestrze, na pierwszym stopniu będziemy mieć zintegrowane nauczanie podstaw budownictwa z projektowaniem architektonicznym obiektów jednorodzinnych. I tutaj zamiast tworzyć jak gdyby dwóch niezależne struktury, to te przedmioty będą się uzupełniały i będziemy wspólnie pracować nad jednym rozwiązaniem domku jednorodzinnego. Podobne rozwiązania są też planowane na drugim stopniu, po to, żeby właśnie ta integracja pomiędzy przedmiotami była większa, żeby Państwo robili mniej projektów, ale więcej się uczyli na tych projektach, czyli mniej pojedynczych projektów i tutaj też to chciałam podkreślić, że ten nowy program, w szczególności na drugim stopniu, ma duży nacisk położony na pierwszym też na to, żeby trochę zredukować liczbę projektów w stosunku do tego, co było w poprzednim programie. Tutaj uwzględniliśmy, tworząc ten program, uwzględniliśmy Państwa prośby, ponieważ to były właśnie ze strony studentów apele, żeby to w trochę inny sposób zorganizować, żeby Państwo mogli się bardziej skupić na pewnych szczegółach opracowywanych projektów i w tą stronę teraz ten nowy program idzie. I tutaj to chciałam bardzo mocno podkreślić. Także przepraszam Cię, Łukaszu, że weszłam w słowo, jeżeli jeszcze teraz chciałbyś dokończyć, to bardzo proszę. Jasne, nie ma problemu. Oczywiście. No z tych przedmiotów, tak jak tutaj już koleżanka też dopowiedziała, pewne kwestie, jest to niezwykle istotne w pracy architekta, ta koordynacja międzybranżowa. Myślę, że bardzo dobrym kierunkiem działania jest ta sugestia ze strony studentów, którzy podpowiedzieli troszeczkę nam, w którym kierunku to kształcenie miałoby pójść, czego im jeszcze brakuje gdzieś tam w pracy zawodowej, z jakimi problemami się borykają. I myślę, że jak również tutaj uczelnia, jak i my, jesteśmy bardzo otwarci na tego typu działania, które no, zaowocowały bardzo ciekawą współpracą. Co więcej, ja jeszcze mogę powiedzieć a propos mojej osoby, bo myślę, że warto też wspomnieć o chociażby samej decyzji podjęcia przez Państwa kształcenia akurat w tym kierunku architektonicznym. Ja akurat swoją decyzję podjąłem bardzo wcześnie, bo już w wieku 6 lat. Rodzice przypominają mi o tym do dziś, że wtedy im powiedziałem, że będę architektem. Biegałem z różnego rodzaju ogromnymi kartonami, rysowałem jakieś rzeczy, o których oni kompletnie nie mieli pojęcia. Tworzyłem makiety budynków. No i wtedy cała moja edukacja już tak została ukształtowana, że po prostu poszedłem do liceum sztuk plastycznych. Następnie w kierunku architektonicznym ukończyłem studia tutaj w Bydgoszczy i w Poznaniu. No i tak moja sytuacja się potoczyła, więc myślę, że to też jest gdzieś tam taki krótki aspekt, który warto poruszyć, aby Państwa zachęcić do tego studiowania, bo też niejednokrotnie pewnie borykacie się z tą decyzją, w którym kierunku pójść, jak rozwinąć swoje umiejętności itd., itd. To ja dla odmiany sztuk plastycznych. To też jest specyficzna szkoła, która... To ja dla odmiany powiem, tak, że tak, z kolei znacząco później podjęłam decyzję, jaki zawód będę uprawiać w życiu. Jako że
Nigdy, szczerze mówiąc, mnie bardzo nie ciągnęło do rysunku. Jakoś nie byłam nigdy, szczególnie nie ciągnęło mnie w młodości do rysunku. Mój brat był bardzo w tym kierunku uzdolniony i miałam takie poczucie, że on jest w tym dobry, ja już nie muszę. I nigdy nie rysowałam. I jak poszłam do liceum, zaczęłam się zastanawiać, co właściwie chciałabym robić w życiu. I tak naprawdę decyzję o tym, żeby pójść na architekturę, podjęłam dopiero gdzieś tam w trakcie liceum. Wybrałam architekturę dlatego, że jest to takie właśnie połączenie pewnych aspektów inżynieryjnych i ścisłych, bo tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście od zawsze wiedziałam, że gdzieś ten umysł ścisły u mnie góruje, ale jednocześnie nie chciałam wpaść w jakąś taką schematyczność pracy, w taką matematyczność pracy i tylko patrzenie na wykresy albo tylko na cyferki. I bardzo mnie w architekturze pociągała i nadal pociąga kreatywność i to wykorzystywanie tych ściśle inżynieryjnych, technicznych aspektów do tego, żeby stworzyć coś wyjątkowego, żeby rzeczywiście coś stworzyć, że coś tam powstaje z tego ziarenka pomysłu, które gdzieś tam się w głowie pojawia. Także dla mnie ta decyzja o architekturze się pojawiła znacznie później niż u ciebie, Łukaszu, bo właśnie gdzieś tam dopiero w połowie liceum, ale tutaj też chciałam podkreślić, że nawet jeżeli ktoś dosyć późno podejmuje taką decyzję, to nigdy nie jest za późno, żeby ją podjąć. Ja oczywiście poszłam na bardzo intensywny kurs rysunku, żeby nadrobić zaległości wcześniejsze moje, no ale jak widać się udało i bardzo sobie chwalę ten wybór. Także te drogi mogą iść bardzo różnymi ścieżkami, ale myślę, że wszystkie mogą być słuszne. No dobrze, ale chciałam jeszcze poprosić doktora Aleksandra Furmanka, żeby opowiedział dwa słowa na temat tym razem przedmiotów, które też w sumie nas dosyć mocno wyróżniają, chociaż teraz w tym nowym programie one w nazwach przedmiotów już trochę są mniej wyraźne. Do tej pory to było bardzo wyraźne na naszej uczelni ilość przedmiotów dotyczących dziedzictwa kulturowego, konserwacji zabytków, adaptacji obiektów zabytkowych, co było spuścizną profesora Teichmana. Także to tutaj z całą pewnością to jego zasługa w budowaniu tej części naszego kierunku. Natomiast w tej chwili te przedmioty, one nadal będą funkcjonować, tylko troszeczkę w innej formie. No i tutaj jakby mogła doktora Furmanka poprosić o parę słów na ten temat. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałbym powiedzieć, że jest to dosyć trudne pytanie wbrew pozorom dla mnie, ponieważ tak jak tutaj zostało wspomniane, weszliśmy w tym roku akademickim w nowy plan studiów dla pierwszego stopnia i nowy plan dla drugiego stopnia, że osoby, które zaczną studia magisterskie na kierunku architektura, na UTP, a prawdopodobnie wkrótce nastąpi zmiana nazwy uczelni na Politechnikę Bydgoską, gdyż w takim referendum wewnętrznym większość nauczycieli się za tym opowiedziała. Zostało to bardzo mocno zmienione i na pierwszym stopniu zdecydowanie będzie mniej przedmiotów związanych z konserwacją zabytków. Natomiast na drugim stopniu podobnie jak było. Troszeczkę oczywiście nazwy się pozmieniają i nie chciałbym tutaj wchodzić w buty osoby, która jest odpowiedzialna takim formalnie u nas za przedmioty związane z konserwacją zabytków, to znaczy pani profesor Teresa Bardzińska-Bonenberg, gdyż to ona przejęła przedmioty, generalnie za cały tutaj nurt tematów związanych z konserwacją, a ja, jak i tutaj właśnie główna prowadząca, Zuzanna i Alina i też dr Grześko, niektóre przedmioty jeszcze z tym związane prowadzimy. Natomiast na tyle oczywiście, co wiem, to nadal mam niektóre przedmioty prowadzić, ale nie chciałbym tak wprost tutaj mówić jakie, ponieważ mogą być zmiany i może to być po prostu już niedługo nieaktualne.
Może w takim razie troszkę bardziej ogólnie opowiedz, co to w ogóle jest projektowanie konserwatorskie, bo może to nie dla wszystkich jest do końca jasne i może tu warto podkreślić, że tutaj te projekty, które my wykonujemy, to nie są wyciągnięte z kosmosu, tylko zawsze są osadzone w konkretnym miejscu i może tutaj to warto by podkreślić bez względu na to, jak tak naprawdę się będzie dany przedmiot nazywał i dokładnie czego będą dotyczyły same projekty. Jasne. Ile mamy czasu na odpowiedź? Bo wiem, że... Wolałabym, żebyśmy się w 24 godzinach zmieścili z całym spotkaniem. No musimy się tak spieszyć, bo się bałem, że pół godziny tylko jest i tak patrzę na zegarek, że jest 28 po. Nie? Nie ma tego? Nie mamy żadnych limitów, ale myślę, że powinniśmy też szanować czas osób, które nas słuchają i może postarajmy się tego niepotrzebnie nie rozwlekać, ale jeżeli tutaj jeszcze coś masz do dodania, to jak najbardziej słuchamy. Jasne. To znaczy temat projektowania konserwatorskiego nie da się w kilku zdaniach spłycić tak, żeby po prostu być w zgodzie sam ze sobą i tak wprost może nie chciałbym właśnie w ten sposób odpowiadać. Wiadomo, z czym to się wiąże. Osoby, które idą na drugi stopień, to przynajmniej u nas mają już bardzo solidny background z tym związany. I cały semestr projektowania konserwatorskiego związany z tak, tworzeniem dokumentacji konserwatorskiej, następnie na podstawie tego wykonywaniu projektu, adaptacji obiektu zabytkowego, zazwyczaj na nową funkcję, często z jakąś rozbudową, przebudową, czasem nadbudową. I tutaj wiąże się to przede wszystkim z zachowaniem się do pewnych reguł, które są z tym związane. Najważniejsze jest oczywiście primum non nocere, która też została zapożyczona oczywiście ze świata medycznego, czyli po pierwsze nie szkodzić i wiele innych. Tak? Tutaj siedem podstawowych zasad konserwatorskich polskiego środowiska konserwatorskiego, ale też wiele innych, jak na przykład dodawanie taka zasada warszawskiej szkoły architektury, dodawanie współczesności do przeszłości, czyli nie usuwanie przeszłości, tylko dodawanie czegoś nowego. I to widzimy też w tych przykładach, które są tutaj poruszone. I ja to chciałbym, jeżeli Zuzanno pozwolisz, troszeczkę o tym powiedzieć, co może nie tak mocno wybrzmiało do tej pory, bo wspomnieliście o kwestii rysowania odręcznego, kwestii tworzenia projektów na komputerach. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co dla mnie jest bardzo ważne przy projektowaniu i co wiąże się z moimi doświadczeniami z moich studiów na innej uczelni już ponad 20 lat temu, gdzie zwracam sam sobie uwagę na to, żeby projekty tworzone przez studentów były jak najbardziej ich własne, tak, autorskie. Żeby uczyć, nie tyle pokazywać, jak mają coś narysować nasi studenci, czy to odręcznie, czy na komputerze. No tutaj piękny rysunek rzymskiego Panteonu widzieliśmy i to na początku studiów pierwszego stopnia jest jak najbardziej po czym. To jest taka baza, z której powinni wychodzić. Gorzej, jeżeli na koniec studiów okazuje się, że ktoś słabo rysuje. Także to jest bardzo ważne, ale kluczową sprawą jest to, żeby nauczyć studentów pracy twórczej, bo jak wyjdą już z mur uczelni, to często już sami zdani na siebie, no przez pierwszy okres często jeszcze oczywiście praktykują, czy to na budowie, czy odbywają staż projektowy w biurze projektów. Natomiast z czasem już będzie mniej możliwości takiego oparcia się na czyimś autorytecie, czy na czyjejś wiedzy, doświadczeniu. I z tego powodu
Ważne jest oczywiście skupienie się na tym, żeby wiedzieć, że pewne rzeczy istnieją, takie właśnie jak różne reguły projektowania współczesnej architektury, projektowania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zgodnie z doktryną konserwatorską i zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i tym podobne. Ale oczywiście można się i należy, jest to jedna z zasad, z reguł kodeksu etyki zawodowej architektów i naszego samorządu zawodowego, że należy się dokształcać i to jest związane z tym, że zawód architekta jest zawodem zaufania publicznego i powinniśmy być profesjonalistami i nie zostawać tak po prostu na laurach z tą wiedzą, którą uzyskamy w trakcie studiów. A wracając do tematu, czasem można się spotkać z takim określeniem, że praca semestralna czy studencka to jest w części studenta, w części promotora. Ja jestem promotorem, byłem i nadal jestem w wielu pracach dyplomowych, inżynierskich i magisterskich. I od jakiegoś czasu szczególnie właśnie na to zwracam uwagę, żeby jak najmniej podpowiadać, jeżeli chodzi o kreatywne rozwiązania, że to powinno wyjść ze strony studenta, studentki, dyplomanta i jeżeli nie stać go na to, trudno, praca będzie słabsza, ale będzie jego, tak? To będzie jego ważny element w portfolio, na razie takim projektowym, studenckim, z czasem zawodowym, natomiast jest to niezwykle istotne. Na koniec może jeszcze tutaj tej mojej przydługiej wypowiedzi dodam coś takiego, że prowadzę oczywiście też wykłady, też oczywiście z przedmiotów związanych z konserwacją, na pierwszym stopniu z historii i teorii konserwacji zabytków architektury, ale ten przedmiot akurat chyba znika z nowego planu studiów. Natomiast też z problemów współczesnej architektury, a także inne, a mianowicie etykę zawodu architekta, przy czym ona już się zakończyła, czy kończy w tym semestrze obecnym i będzie teraz na drugim stopniu. Także osoby, które kończyły na pierwszym stopniu i miały etykę studia, to będą miały ze mną na drugim stopniu, ale tak ułożyłem ten program, że raczej się za dużo rzeczy nie będzie powtarzać i chcę zwrócić właśnie uwagę na większą, na prawa autorskie, na tą problematykę. Prowadzę również zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów według nowych planów studiów, przedmiot prawo w procesie inwestycyjnym. I to jest związane z moimi zainteresowaniami i pracą społeczną w Izbie Architektów już od kilkunastu lat w zakresie sądownictwa, w zakresie związanym z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie i dyscyplinarną. I myślę, że mam troszeczkę też tutaj do podzielenia się ze studentami takimi praktycznymi informacjami, jak funkcjonuje, jaka jest etykieta, czy taki savoir-vivre, jeżeli chodzi o postępowanie zawodowe pomiędzy architektami w takim gospodarczym życiu profesjonalnym. Tak, tutaj niewątpliwie bardzo ważnym aspektem, panie doktorze, jest to, co zostało poruszone, że może troszkę właśnie się cofnę do tego wcześniejszego zagadnienia, że kreatywności też się trzeba nauczyć. To nie jest tak, że to jest coś, co jest nam dane po prostu. Oczywiście jedne osoby będą bardziej kreatywne, drugie mniej, ale niewątpliwie to, że u nas mamy dosyć małe grupy projektowe, to ułatwia kontakt z prowadzącymi i ułatwia właśnie takie swobodniejsze prowadzenie tej dydaktyki i swobodniejsze prowadzenie projektów właśnie po to, żeby też tą kreatywność u Państwa budować, bo to nie jest coś, czego się nie da nauczyć. Tak samo jak się da nauczyć rysunku, tak samo da się nauczyć
pewnych aspektów kreatywności, ale tutaj teraz chciałabym poprosić panią dr Małgorzatę Kaus, która do nas w międzyczasie dołączyła, żeby może właśnie jeszcze podsumowała, my tam już wspominaliśmy na temat tych podstawowych zmian w programie, ale jakby mogła panią doktor poprosić o podsumowanie, co najważniejszego zmienia się w naszym programie, bo myślę, że to jest bardzo istotne. O, przepraszam, nie umiałam sobie włączyć głosu. Tak, przepraszam bardzo, że nie jestem od samego początku. No niestety, tak wyszło, że nie mogłam dołączyć, ale udało się też na końcówkę. Z takich nowych rzeczy, w moim odczuciu ten program, zarówno dla pierwszego stopnia, jak i dla drugiego, chociaż z dużym naciskiem dla drugiego stopnia, jest bardziej dostosowany do potrzeb rynkowych. To znaczy, właściwie każdy, kto rozpocznie pracę zawodową, zarówno czy w projektowaniu stricte związane z pracowniami architektonicznymi, czy pracą w urzędzie, bo tam też nasi absolwenci pracują, czy pracą w ochronie zabytków, czy w ochronie dziedzictwa naszego zakresu architektury, czy partycypacji społecznej. Pomóżcie sobie, co tam było z takich rzeczy, z których mogą, o wiem, na przykład grafiki i właśnie tej kreatywności, o której była mowa, wizualizacji, czy pracy związanej stricte z procesem inwestycyjnym, prowadzeniem budowy, z nadzorem autorskim. Myślę, że bez względu na to, którą z tych działek student, absolwent wybierze w przyszłości potem, żeby realizować jakąś swoją ścieżkę zawodową, to nowy program mu to ułatwia. To znaczy mamy tak ułożony program, że w każdym z tych obszarów pojawiają się bardzo ciekawe, bardzo przydatne przedmioty. Podejrzewam, że było mówione, że większość naszych prowadzących to są architekci z uprawnieniami, praktycy, więc pewnie to powtarzam, ale z drugiej strony to jest bardzo ważna informacja, ponieważ w związku z tym my pracujemy na terenie, jakby w zakresie naszego zawodu i wiemy, co tak naprawdę studentom jest potrzebne. Poza tym zbieramy te informacje od czynników zewnętrznych, to też jest ważne. No i najważniejsza rzecz, nasz nowy program powstał w porozumieniu i we współpracy ze studentami. Czyli to pokazuje, że studenci mają wpływ realny na to, co się uczą, w jakim zakresie, mają wpływ realny na taką modyfikację treści programowych, to też jest bardzo ważne. A z nowych przedmiotów, nie wiem, prosiłam tu kolegę, żeby o tym mówił, być może się powtórzę drugi raz, z takich ciekawych przedmiotów jest percepcja przestrzeni publicznej, w ogóle przestrzeni formy architektonicznej. Jest to trochę związane z przestrzenią publiczną, ale to są dwa osobne przedmioty. Mówię o tym, ponieważ ja je prowadzę, tak łatwiej mi o tym bardzo powiedzieć. Dobrze. Zacznę od siebie, tak, dyplomatycznie, i skromnie. Drugi przedmiot to jest interdyscyplinarne zagadnienia inżynieryjne i to jest koordynacja branżowa połączona z BIM-em, który na pierwszym stopniu prowadzi kolega Wieczorkowski na różnych przedmiotach, a potem jest kontynuacja na drugim stopniu. Przedmiot mi bardzo bliski, chociaż go nie prowadzę, to jest społeczna misja architekta, ponieważ którą prowadzi pan magister Łukasz Rosiak, bo jest związana znowu z przestrzenią publiczną i tą percepcją formy architektury. Ja to sobie pozwolę powiedzieć, wytłumaczyć, bo może nie wszyscy też są gigli w tym zakresie. Percepcja, czyli odbiór przestrzeni i formy. My się różnimy ze względu na to, to są nasze indywidualne preferencje, ale różnimy się też ze względu na nasze różne uwarunkowania. Osoby niepełnosprawne mają inną percepcję i oczywiście w zależności, kto jest niepełnosprawny w jakim zakresie, ta percepcja jest zupełnie inna. Właśnie mówię inna, nie gorsza, tylko inna, bo kładzie wtedy nacisk na zupełnie innego rodzaju umysł. I na przykład osoby niewidome mają silniej rozwinięte lub słabo widzące, mają silniej rozwinięty słuch i dotyk, w związku z tym ta percepcja dotykowa jest ważniejsza i ta sensoryka jest ważniejsza w postrzeganiu formy i architektury. Na moich zajęciach, ale też na innych zajęciach udowadniamy, że jakby to ten research na początku, czyli to badanie użytkownika potencjalnego architektury jest bardzo ważne, bo tworzymy dla użytkownika, nie dla siebie, nie do szuflady, nie dla sławy, nie dla pieniędzy. Oczywiście wszystko razem tak, ale przede wszystkim tworzymy dla użytkownika i to jest bardzo ważne, w jaki sposób ta architektura zostanie odebrana, zarówno w formie, jak i w przestrzeni, a przede wszystkim funkcji.
ponieważ powinna być użytkowa. Ja tu duży nacisk też kładę na takie metody projektowe, trochę oryginalne, ponieważ na początku projektowania, w ogóle podejście do tematu, to badanie użytkownika i profil użytkownika jest bardzo ważne, więc są spotkania w szkołach integracyjnych, są warsztaty z dziećmi w różnym wieku, ponieważ percepcja dziecka jest inna niż percepcja dorosłego. I w związku z tym to nie tylko jest projektowanie, to jest po prostu takie, górnolotnie powiem, życie w architekturze, że architektura przenosi się na wszystkie aspekty życia i architekt to jest taki człowiek uwrażliwiony na innego człowieka, tak powinno być. Taki trochę technik humanista. I oczywiście bardzo ważna jest ta kreatywność, o której mówił dr Kumanek, ale ta kreatywność jest potrzebna po coś. I ona jest właśnie po to, żeby ten użytkownik mógł jak najlepiej odebrać tą architekturę. Myślę, że to jest związane z wieloma przedmiotami na naszych studiach. Co ważniejsze, zmieniliśmy jeszcze w tym nowym programie. Na drugim stopniu mamy mniej projektów. I to jest ważna informacja, myślę, bo dużo było ich i studenci czuli się dość przytłoczeni w tej chwili, mamy ich zdecydowanie mniej. To nie znaczy, że jest ubytek dla waszego zakresu, waszej wiedzy, bo nie, ponieważ wprowadzamy różnego rodzaju inne formy nauczania. Zresztą to trochę było mówione o tym wyzwalaniu kreatywności i że można się jej nauczyć. To są metody projektowe, które my trochę uczymy was w tym zakresie. Jest metaprojektowanie, czyli jakby programowanie wyniku na przykład w dwóch wariantach, to jest taki sposób. Innym sposobem jest wprowadzanie elementów design thinking, który też jest dość mocno rozwijany ostatnio. Mówiłam o tym właśnie w profilu użytkownika, to też jest jakaś metoda projektowa. Ważną metodą projektową jest to, którą i zarówno ja, jak i moi koledzy wprowadzają na przedmiocie, że dotykacie realnych sytuacji projektowych. To znaczy wchodzimy na budowę, tak była mowa, czy nie wiem, czy nie była? Chyba o tym akurat, to akurat nie było wspomniane, czy tam bardzo pobieżnie. Tak, mamy w sposób taki, uczymy was wiedzy w sposób taki rzeczywisty, taki realny, dotykacie tego, wchodzicie na budowy. Moi studenci z uwagi na pandemię w zeszłym roku nie, ale dwa lata temu mieli szansę pójścia i zobaczenia aspektu technicznego opery Bydgoszczy, zobaczenia wszystkich technicznych elementów, zostaliśmy wpuszczeni wszędzie, mi się tylko dało. Mogliśmy zobaczyć elementy, o których przeciętny widz, przeciętny nawet architekt, który nie dotyka tego tematu opery, nie ma szansy poznania tego aspektu. Wiem, że koledzy z konserwacji uczą na modelach wysokiej skali, dużej skali, z tym też jest to ważne. Inni koledzy w ramach projektów zintegrowanych zabierają was na przykład do biurowców klasy A w centrum miasta, które spełniają jakieś certyfikaty. Więc ta wiedza jest naprawdę obszerna i myślę, że to jest, o tyle to są ciekawe studia, tak jakby puentując, to są na tyle ciekawe studia, że uczą tego, co jest najważniejsze, myślę, w studiowaniu. Sposobu na życie i sposobu na dalszą edukację. Czyli, że już nigdy nie będziecie osobami, którym się daje coś na pracę. Tylko, że wy będziecie kreatywnie podchodzić do swojego rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego, bo myślę, że to też jest ważne. I my trochę was tego uczymy, dajemy wam takie wskazówki. Nie narzucamy, to też ważne, ale pokazujemy, że można i że ta architektura to jest element, który nam towarzyszy od przedszkola. Dlatego ja tyle projektów poświęcam projektowaniu dla najmłodszych. Bo powinniśmy się uczyć tego od najmłodszych. To tyle. Bardzo dziękuję pani doktor za to wspaniałe podsumowanie, bo wydaje mi się, że to jest piękne podsumowanie w zasadzie naszego spotkania. Chociaż wiem, że jeszcze doktor Alina Lipowicz-Budzyńska też czeka, żeby jeszcze dwa słowa powiedzieć, ale to już obiecuję państwu, że to już na zakończenie, a potem już będzie czas na pytania, ponieważ program programem, ale oprócz programu u nas na architekturze funkcjonują także koła naukowe, w ramach których możecie państwo rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i niekoniecznie tylko i wyłącznie polegać na tym, do czego państwa zmusimy, że musicie zrobić, ale właśnie możecie rozwijać te szerzej te to, co państwa rzeczywiście zainteresuje. I tutaj może ja pozwolę tutaj pani doktor, żeby udostępniła nam ekran, także ja już tutaj muszę to wyłączyć. I teraz.
wydaje mi się, że powinnaś już bez problemu mieć możliwość, żeby nam udostępnić swoją prezentację, ale nie. Zaraz, nie wiem, czy tu... O, wziąłam cię z zaskoczenia, widzę. No właśnie, tak. Mam tu przygotowany pokaz slajdów, ale jakoś nie mogę go udostępnić. Tak jak mnie z tym pytaniem. Z pytaniem o projektowanie konserwatorskie. O sprawdzanie kreatywności pana doktora. A może ktoś z naszych słuchaczy, uczestników ma jakieś pytania, które chciałby już teraz zadać? Na razie nie ma pytań. Podejrzewam, jak przejdziemy do sekcji off topic, to może się pojawi więcej pytań. Rozumiem. Widać, może pulpit, czy nie? Ja jeszcze nie widzę. Aha, nie widać. To przepraszam, nie będę tu chyba zatrzymywać dłużej, ale chciałam tylko powiedzieć, że na naszej uczelni działają do tej pory dwa koła. Jest to koło historii architektury i konserwacji zabytków Echinus oraz prowadzone przez panią dr Darię Bręczewską-Kuleszę. Nie uczelni, Daria, Alina. Proszę? Na kierunku, na uczelni mamy dużo więcej. To znaczy, no, na kierunku, który jest na uczelni, tak? Również. Także jest to również koło naukowe A4F Lab, prowadzone też przez pana magistra Dawida Wieczorkowskiego, obecnego tutaj. Ja mam ochotę i zamiar założyć koło, które będzie koło naukowe, które będzie się zajmowało komunikacją wizualną w architekturze. Będzie zajmowało się też aspektami wprowadzenia innowacyjności właśnie w tych zakresach. Będzie to koło naukowe, które będzie stało na czterech nogach i myślę, że głównie właśnie to te sprawy innowacyjne, gdzie będziecie Państwo mogli poszukać, będziemy razem wspólnie szukać jakichś innowacji i rozwiązań funkcjonalnych, funkcjonowania grafiki na przykład w architekturze. Będą to udziały, tak planuję, też w jakichś projektach badawczych, ale myślę, że ta główna aktywność koła będzie dotyczyła aktywności artystycznej i popularyzatorskiej, to znaczy myślę o tym, żebyśmy troszeczkę weszli w takie dwie dziedziny sztuki, czyli w mural i w szkło artystyczne, które są najbardziej powiązane z architekturą. No i oczywiście myślę o realizacjach też takich wielkoformatowych murali no w przestrzeni publicznej. No i też jakieś próby realizacji również witrażu, czyli szkła artystycznego. Na początek może w jakiejś mniejszej skali. Myślę o tym, że osoby, które by należały do tego koła, by musiały się troszeczkę rozmalować na szkle. Także tutaj taka... No, muszę powiedzieć, że mural i szkło artystyczne to brzmi bardzo interesująco. Rzeczywiście takie tematy bardzo pokrewne, w zasadzie no, czy stykające się z architekturą, chociaż nie właśnie troszeczkę poza tym głównym spektrum naszego nauczania, także myślę, że bardzo interesująca propozycja dla wszystkich naszych studentów. No to ja już teraz, tak? Ja może jeszcze skończę, że w ramach koła planuję oczywiście różne warsztaty, wyjazdy, również plenery malarskie, może też hutnicze plenery, bo też z taką grupą tutaj osób z Wrocławia prowadziłam już taką grupę kilku studentów. Właściwie to były same dziewczyny, także studentek, gdzie razem braliśmy udział w właśnie takich fajnych projektach. Były to plenery hutnicze, plenery witrażowe,
i zrealizowaliśmy przy okazji kilka wystaw. Także zachęcam Państwa do wzięcia udziału i może to będzie takim magnesem, bo jest to rzecz, która nigdzie indziej na innym czy wydziale architektury, czy na kierunku, bo my jesteśmy, tak jak tutaj Państwo wspomnieli, jedną z katedr na wydziale. Myślę, że to jest rzecz, która się nigdzie w Polsce nie zdarza, także jest to ewenement tutaj na skalę, myślę, że polską, ale międzynarodową również, żeby i ta integracja architektury i technologii poprzez sztukę, myślę, że jest takim ciekawą ofertą dla Państwa. Dziękuję bardzo. Niewątpliwie tak, dziękuję Ci bardzo. Czy jeszcze może ktoś z Państwa coś na koniec chciał powiedzieć spośród naszych wykładowców? Ja chciałbym, jeżeli mogę, bardzo proszę. Też tylko ja żartowałam z tymi 24 godzinami, troszeczkę musimy jednak krócej, nie? Ja to rozumiem. Chciałbym zachęcić tych absolwentów, których pierwszego stopnia, zarówno naszej uczelni, jak i innych, do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim, bo to jest tylko 1,5 roku, a wiem, że jest wiele, nawet moich byłych dyplomatów, które ukończyły osoby i sobie zrobiły przerwę i jakoś tak nie widać, żeby przynajmniej niektóre z nich kontynuowały, a ona się wraca. Architekta jest taka sytuacja, że po pierwszym stopniu studiów również można uzyskać uprawnienia, oczywiście spełniając dodatkowe kryteria. Natomiast one prawie nic nie dają. One są tak bardzo ograniczone, że to troszeczkę się mija z celem, a obecnie według nowego planu studiów, studia pierwszego stopnia będą trwały, czy trwają 4 lata, łącznie z jednym semestrem praktyki projektowej. Natomiast drugi stopień to są tylko 3 semestry i po nich można, spełniając oczywiście wymóg praktyki przy tworzeniu projektu, praktyki na budowie i zdaniu egzaminu i opłaty dla izby, to te uprawnienia są bez ograniczeń i można wręcz lotniska czy duże wieżowce, oczywiście jeżeli ktoś nam takie zadania zleci projektować, to tylko tyle. Dziękuję. Tak, tu bardzo dziękuję za to, za zwrócenie na to uwagi, bo rzeczywiście tak jest, że dopiero dyplom magistra uprawnia nas do zdobycia uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, co z kolei właśnie upoważnia wtedy dopiero do projektowania wszystkich obiektów bez ograniczeń, a niestety te uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie, tak jak powiedziałeś, są w bardzo ograniczonym zakresie, bo zasadniczo no to można w zabudowie zagrodowej projektować budynki jednorodzinne i już. Także nie za dużo. I rzeczywiście też jest tak, że trudno się wraca na studia po przerwie. To też zauważam taką tendencję, że jak studenci robią sobie chwilę, chcą sobie zrobić semestr czy tam rok przerwy i wrócić na studia, to ciężko się wraca. Także często najszybciej, najłatwiej jest rzeczywiście zrobić te studia z marszu, bo potem te powroty są zawsze trudniejsze. Tak, dokładnie. Ja tak jeszcze pointując, rzeczywiście bardzo dużo o kreatywności dzisiaj rozmawialiśmy, taki leitmotiv tego spotkania się zrobił, ale to jest po to. I oczywiście tutaj, Małgosiu, masz rację, że kreatywność jest sensowna, ale jeżeli czemuś służy, rzeczywiście taka kreatywność, można sobie tylko wyobrazić bez celu, to może doprowadzać do absurdu. Natomiast myślę, że tutaj najważniejszą kwestią, czy taką bardzo istotną, która nie powinna nam uciec, jest to, że my kształcimy Was jako przyszłych architektów, czyli osoby, które podejmują autorskie decyzje projektowe dotyczące kształtowania organizacji przestrzeni życia ludzkiego. Tak posiłkując się trochę tutaj tą końcówką z definicji architektury. Natomiast
Kiedyś bardzo takim popularnym zawodem był kreślarz. I w czasach PRL-u kreślarzy było bardzo dużo, a architektów bardzo mało, bo było tylko 5 przez długi czas uczelni kształcących na kierunku architektury. No i to były oczywiście te wiodące do dziś ośrodki dużych miast. Natomiast współcześnie zawód kreślarza można wykonywać w ogóle nie mając studiów. Także uważam, że studenci architektury powinni mieć właśnie duży nacisk kładziony w ich edukacji na to, żeby podejmować własne decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Wiąże się to oczywiście ze znajomością przepisów techniczno-budowlanych, ale też z takim własnym wyczuciem piękna, estetyki i zrozumieniem funkcji w bardzo takim szerokim zakresie. Także to tutaj chciałem podkreślić, że żeby zostać asystentem projektanta, to nie trzeba studiować. To można być po technikum, czy po prostu mieć takie hobby. Natomiast architekt to jest ktoś zdecydowanie o większej gamie umiejętności, a sama kwestia rysowania na komputerze, projektu, stworzenia wizualizacji, to jest troszeczkę boczny tor, a muszę powiedzieć, że są architekci, czy nawet z uprawnieniami, którzy się tym zajmują, bo po prostu nie chcą może brać odpowiedzialności, czy sama praca architekta też nie zawsze jest różowa, tak może na koniec. To prawda, że nie zawsze jest różowa, ale też podkreśliliśmy, że po studiach architektonicznych, tutaj akurat pani doktor Małgorzata Kaus o tym wspominała, niekoniecznie trzeba być architektem. Studia architektoniczne otwierają głowę na świat, na postrzeganie świata i rozumienie świata, ja bym to tak w dużym skrócie powiedziała, otwierają tą kreatywność, ale i oczywiście pewnie znacząca większość naszych absolwentów chciałaby ostatecznie zostać architektami, ale dla części to nie musi być wcale wymarzona droga i część wybiera rzeczywiście inne kierunki i myślę, że tutaj już postawimy na dzisiaj kropkę, bo i tak troszeczkę przeciągnęliśmy to nasze spotkanie, już tutaj dobijamy do godziny, także dziękujemy Państwu bardzo za obecność na dzisiejszym spotkaniu, no i mam nadzieję do zobaczenia na zajęciach. Do zobaczenia. Zapraszamy.